kłamstwa na taką krótką, podsumowującą konferencję prasową kampanii w powiecie pskowskim i we Pskowie z udziałem naszego kandydata na burmistrza pana Przemysława Glińskiego i naszej radnej wojewódzkiej Małgorzaty Gośnowskiej Koli. Raz, że chcieliśmy podsumować, ale dwa, że przede wszystkim chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom powiatu pskowskiego za udział w wyborach, bo frekwencja była naprawdę znakomita, a również wszystkim tym, którzy oddali głosy na Prawo i Sprawiedliwość, na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do samorządów wszystkich szczebli gminnego i powiatowego i wojewódzkiego. Szczególnie serdecznie, dlatego że te wybory wygrały się w powiecie pskowskim. To jest taki jedyny punkt na mapie województwa lubuskiego, w którym Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało wybory do sejmiku województwa lubuskiego. I tutaj gratulacje dla naszej liderki listy, pani Małgorzaty Gośnowskiej-Koli. No, wynik ponad 7 tysięcy głosów łącznie, ale w samym powiecie pskowskim tych głosów było około 3 tysięcy, nie, dobrze sobie przypominam, na naszą w powiecie pskowskim 4 tysiące. No to już jest zupełnie po prostu wynik rewelacyjny, ale o tym pewnie też pani Małgorzata parę słów powie. No i znakomity wynik naszego kandydata na burmistrza miasta gminy Pskowa, bo przegrana w pierwszej turze zaledwie różnicą 70 kilku głosów, no pokazuje, że na ten krótki czas kampanii wyborczej, od momentu zresztą ogłoszenia naszego kandydata do terminu wyborów, no to jest wynik rewelacyjny, także też gratulacje dla pana Przemysława Glińskiego. Parę słów o kampanii. Otóż tak jak na początku zapowiedzieliśmy, my prowadziliśmy kampanię pozytywną, kampanię, która miała przede wszystkim pokazać program Prawa i Sprawiedliwości, kampanię, która miała przede wszystkim pokazać zalety naszych kandydatów. I w trakcie całej kampanii ze słów naszych kandydatów nie padło ani jedno słowo krytyczne wobec naszych konkurentów. W przeciwieństwie do tutaj lokalnych komitetów. To muszę z przykrością powiedzieć, że i od razu powiem, o jaki komitet chodzi. Chodzi o komitet pana Konrada Antkowiata, który po prostu prowadził kampanię na zasadzie nie dopuśćmy Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Na tak lokalnym szczeblu prowadzenie tego rodzaju kampanii jest po prostu w moim przekonaniu żałosne. Myśmy politycznej kampanii tutaj nie prowadzili i cieszę się bardzo, że właśnie z tą pozytywną kampanią, z tym pozytywnym przekazem osiągnęliśmy w powiecie pskowskim tak znakomity rezultat, który no, po pierwsze daje nam dzisiaj możliwość absolutnie współrządzenia w Radzie Powiatu, bo do powiatu też wybory wygraliśmy. A jednocześnie daje też jakby możliwość współrządzenia w gminie. 4 mandaty naszych radnych gminnych tę możliwość nam tutaj absolutnie dają i na pewno będziemy rozmawiali, jesteśmy otwarci na współpracę. I oczywiście jakby też chciałbym podziękować naszemu konkurentowi i też pogratulować wyniku, zresztą jednemu i drugiemu, i Konradowi Jankowiakowi i Miłoszowi Czopkowi drugiej tury. Ale no, chcę zwrócić właśnie uwagę, że ze strony komitetu Miłosza Czopka była gra fair, tutaj była normalna rywalizacja bez takich właśnie ataków ad personam pod hasłem no, bo mobilizujmy wszystkich przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I no, to też jest jakby
taka zapowiedź dobrej, myślę, współpracy na przyszłość, bo ta współpraca w minionej kadencji z panem burmistrzem i z panią burmistrzem Danką Patalas była dobra, chcę też jakby wyraźnie powiedzieć, że wszystkie inwestycje, które są realizowane we Wschodzie w tej chwili z udziałem środków rządowych, miały i moje poparcie, i moje wsparcie, także zarówno jeżeli chodzi o projekt modernizacji domu kultury, jak w tej chwili realizowana inwestycja zabezpieczenia Kliplan Kryski, czyli tutaj te roboty na dachu. Również jeżeli chodzi o zabezpieczone środki na wymianę dachu na wsostej farze czy inwestycje drogowe. Wszystkie te inwestycje i wszystkie te środki, które były pozyskane, były też uzyskane właśnie bardzo dzięki ścisłej współpracy z posłem Rzeczypospolitej Polskiej. I to jeszcze znowu jakby pokazuje, że tę szansę Wschowa powinna wykorzystać, że współpraca nowo wybranego burmistrza z ośrodkiem rządowym może owocować rzeczywiście zabezpieczeniem środków na te inwestycje, które są we Wschowie niezbędne, a o tych, które są niezbędne, mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej, o tym mówił nasz kandydat. Także pewnie nie będzie wielkiego zdziwienia, jeżeli ja zapowiem, że w drugiej turze Prawo i Sprawiedliwość popierać będzie Miłosza Czopka. Będziemy apelowali o głosowanie na Miłosza Czopka w drugiej turze wyborów i również w tę kampanię na jego rzecz się zaangażujemy. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o wybory do sejmiku, które będę miała nasz okręg zaszczyt reprezentować, to chciałabym zgodnie z tym, co Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie umieściła, chcę powiedzieć, że lista Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu zdobyła 21 564 głosy. To jest rzeczywiście świetny wynik, to jest 42%. Jeżeli chodzi o moją osobę, to chciałabym bardzo wszystkim podziękować za to, że będę miała możliwość kontynuacji tych prac rozpoczętych i będę reprezentowała powiat wschowski, no niestety jako już jedyna w tej chwili osoba, ale bardzo dziękuję wszystkim wyborcom. Zdobyłam 7691 głosów. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie, że mam takie zaufanie. No jeżeli chodzi o powiat wschowski, to tutaj jak pan poseł już powiedział, zdobyliśmy prawie 4000 głosów. Jeżeli chodzi o mnie, Nowosolski to jest 2305 głosów i Szagański 1409. To jest ogromne zaufanie. Podobnie się odbyła ta wyborcza, ten wybór naszej listy, jeżeli chodzi o powiat, bo tam są 4 mandaty, w gminie również 4 mandaty. No i tutaj wspaniały wynik naszego kandydata, pana Przemysława Wińskiego, 2143 głosy. Chciałabym, dziękując Państwu, zadeklarować moją oczywiście chęć pracy, kontynuacji tych dotychczasowych projektów. Jest ich rozpoczętych już kilka, a mianowicie to będzie poparcie tej inicjatywy, która tutaj jest, a mianowicie uruchomienie połączenia kolejowego Leszno-Wschowa-Głogów. To jest deklaracja programu Prawa i Sprawiedliwości, realizacja przez rząd. Podobnie, jeżeli chodzi o remonty drogi wojewódzkiej, tej najbliższej nam, czyli 278, ten projekt jest już wdrożony. Czekamy na to, że dokumentacja, mam nadzieję, że w tym roku będzie ukończona zgodnie z terminem. I realizacja tego projektu to są właśnie lata 2019-2021. Tych projektów jest sporo. To są także projekty związane z pomocą, z wyjściem do młodzieży. To są programy związane z programem Młodzi Online. Tutaj też deklaruję swoją chęć współpracy i pomocy. A także Lubuska Wieś Pięknieje. Tak jak powiedziałam, tych projektów jest już rozpoczętych bardzo wiele. I mam nadzieję, że to wszystko właśnie będzie we współpracy. Oczywiście dziękuję wszystkim w powiecie wschowskim, ale także nowosolskim i żagańskim, osobom, które zagłosowały na moją kandydaturę. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Będę, mam nadzieję, przydatna. Szanowni Państwo, właściwie wszystko zostało powiedziane. Pozwólcie, że ja także przyłączę się do tych serdecznych podziękowań
z jednej strony dla wyborców, którzy bardzo mocno poparli moją kandydaturę, ale także kandydatów do Rady Gminy z naszej listy. Bardzo dobry wynik, troszeczkę zabrakło, żeby wejść do drugiej tury. Chciałbym zaapelować do Państwa, żebyście bardzo poważnie podeszli do drugiej tury wyborów, żebyście uczestniczyli w wyborach, żeby ta frekwencja była jeszcze większa, żebyśmy mogli czuć się odpowiedzialni za losy naszej gminy i żebyśmy mogli rzeczywiście brać udział w dalszym kierunkowaniu rozwoju naszej gminy. Tak jak mówiłem wcześniej, w mojej kampanii wyborczej zarówno ja, jak i także nasi radni jesteśmy otwarci na współpracę w Radzie Miejskiej. Apeluję do wszystkich radnych dzisiejszych, którzy zostali radnymi, aby także chcieli współpracować dla rozwoju naszej gminy. Panom kandydatom na burmistrzów życzę merytorycznej dyskusji i debaty przed kolejną turą wyborów. Zachęcam do debat, one dużo wnoszą i dają wiedzy dla wyborców na temat kierunków ich działania na przyszłość. I do zobaczenia 4 listopada w drugiej turze wyborów. Może jakieś pytanie? Proszę bardzo. 3 mandaty w powiecie uzyskał PiS, zatem jaka jest szansa na utworzenie koalicji w Radzie Powiatu Wrocławskiego? Rozmawiamy na ten temat, bo mamy czas, kadencja powiatu wszystkich samorządów trwa do 16 listopada, wobec tego te rozmowy już są prowadzone. Ja cały czas mówię, my jesteśmy gotowi do zabierania koalicji ze wszystkimi, którzy popierają program Prawa i Sprawiedliwości, którzy po prostu chcą z nami współpracować. Tak jak powiedziałem, rozmowy są już rozpoczęte i bardzo dobrze robią. A jeżeli chodzi o skład, tutaj po prostu Prawo i Sprawiedliwość widzi możliwość zawarcia porozumienia praktycznie z wszystkimi komitetami, które weszły w skład Rady Powiatu, także tutaj jest jedynie kwestia uzgodnień programowych i personalnych, ale liczę, że tym razem dla dobra powiatu Prawo i Sprawiedliwość właśnie będzie w tej koalicji rządzącej, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, to ten efekt synergii związany też z pomocą rządową lepiej jest uzyskać właśnie przy takiej współpracy, szerokiej współpracy niż z udziałem w koalicji Prawo i Sprawiedliwość. Czy teraz to może zostać osoba, która nie ma mandatu, znaczy może zostać, tylko czy w tym wypadku myślicie o tym, która nie ma mandatu radnego? No, tutaj są rozważane różne warianty, ale w sposób oczywisty starostą musi zostać osoba, która posiada i doświadczenie, i wiedzę, i kompetencje. I oczywiście będziemy dążyli do tego, żeby no po tych wydanych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach była to osoba z Prawa i Sprawiedliwości. Czy poparcie dla pana Miłosza Czopka w drugiej turze wiąże się z tym, że przy ewentualnej wygranej burmistrzem jest pan Miłosz Czopek, co jest naturalne, wiceburmistrzem, kandydat Prawa i Sprawiedliwości? Więc tutaj z całą pewnością na ten temat będziemy rozmawiać dzisiaj z uwagi jakby na ocenę sytuacji po wyborach, tej kampanii, tego co po prostu kandydaci zaprezentowali. Z całą pewnością popieramy w drugiej turze ten program, który zaprezentował Miłosz Czopek. Po pierwsze też uważamy, że jest to osoba z doświadczeniem już 4-letnim, wykonywał obowiązki wiceburmistrza, jest liderem stowarzyszenia, które go wystawiło w tych wyborach i no, myślę, że to doświadczenie, ta wiedza są gwarancją dobrych kolejnych 5 lat dla Wschodu.
Natomiast co do szczegółów to będziemy rozmawiali raczej po wyborach, dlatego że mamy czterech radnych ze strony komitetu pana Miłosza Czopka, jest pięciu radnych, no to jest dziewięć, no to po prostu wiadomo, że tutaj będziemy zapraszali też inne komitety do współpracy. Liczymy na to, że taka szeroka większość dla Wschowy zostanie zawiązana w Radzie Miasta i Gminy Wschowa, no bo tutaj dosyć jakby tych takich wewnątrz miejskich konfliktów, które blokują po prostu rozwój miasta. Po wyborach właściwie powinno być tak, że wszystkie ręce na pokład, pracujemy razem dla rozwoju miasta, które ma absolutnie olbrzymi potencjał, niewykorzystany potencjał, jeżeli chodzi o ruch turystyczny, przecież to miasto królewskie, miasto wielu zabytków z absolutnie przepiękną okolicą, która też jest jakby walorem całej gminy, ale też z uwagi na swoje położenie, miasto, które może być znakomitym miejscem do inwestowania, jest kwestia przygotowania kolejnych terenów inwestycyjnych, jest kwestia budowy Wschowskiej obwodnicy, wokół której po prostu rzeczywiście można zaplanować kolejne tereny pod strefy gospodarcze, ale żeby takie cele realizować, no to jeszcze są oczywiście no, o niezałatwionych problemach kanalizacyjnych na gminie. Tutaj, aby tego rodzaju wyzwania realizować i sprostać im, potrzeba jest naprawdę bardzo ścisłej i zgodnej współpracy, zarówno tych, którzy rządzą i tych, którzy po prostu no, są w opozycji, bo innej drogi nie ma. Spór, jałowy spór do niczego nie prowadzi, więc ja liczę, że te najbliższe 5 lat to jest szansa dla Wschowy i szansa na olbrzymi sukces Wschowy.